Kolejny wtorek, kolejne ocenienie klipów. Przypominam, że na razie wysłanie klipów jest wstrzymane przez to, że po prostu mnie nie ma w domu. Z czasem się dowiecie dlaczego. Ale pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę pod tym filmikiem. Subajcie, jesteście nowi. I pilnujcie mojego Discorda, bo to będzie ogłoszenie, kiedy można nowe klipy wysyłać. A my przechodzimy do pierwszego klipa, który jest od Elio Goldzik 3. I mamy piękny pierwszy strzał operatora na sam start. Jest zajrzenie sobie do łazienek, pilnowanie, holdowanie pozycji, chociaż na radarze wygląda na to, że to będzie site B. No Cypher tutaj wykrył chyba wszystkich możliwych przeciwników, których mógł wykryć. Sobie może troszeczkę przewiniemy. O, przewinąłem za bardzo, jak widać. Zobaczmy, wróćmy do tego fraga. Co się stanie? No udało się w ogóle, wy z Chamberem szliście razem, przez co jeden zbił shielda, drugi zabił, ty zabiłeś, więc jakby idealnie przypadkowo się zgraliście. No użycie ulta, małe problemy, ale w końcu udało się zgarnąć fraga. No niestety kill ukradziony został. No i zobaczymy, czy coś tutaj uda się zdziałać. To będzie czwarty frag, czy Rejs użyje ulta. Zobaczymy, no aczkolwiek ta gra operatora mi się bardzo podoba. Rejs użyła ulta, ale Hedzik wyciął i to z operatora. Naprawdę ładny klip, fajne zagranie. Podoba mi się to strasznie, jak grasz operatorem, ale czegoś na dychę mi tu brakuje, więc dam 9. Kolejny klip jest od Sowiolka, ranga Ironic. Zobaczymy, co on tutaj pokaże sobie troszeczkę. Podgłaśniam, a chyba może po prostu dźwięku w klipie nie ma, bo nic nie słyszę. Myślałem, że Sławki ma wyciszone. No nieważne. Jest pierwszy frag, kolejny operator. No dwa klipy z rzędu, dwa razy operator i to Cypher na operatorze. No po defensie jeszcze rozumiem, ale strasznie spuszowałeś. Przyznam szczerze, że no big balls tutaj są, no bo strasznie spuszowałeś, chociaż no wyzapętowałeś się spike'a, to po prostu plecy w sumie holdowałeś. Dobra, ja myślałem przez chwilę, że to jest defense. Nie zauważyłem, że spike jest zaplantowany. No ładne cztery fragi z operatora, piątego niestety nie było. No kolejna świetna gra z operatorem. No myślę, że tutaj dam ponownie dziewiątkę. Klip od Jofaniego platynka 3. Od razu lecimy z fragiem tak naprawdę. No tutaj mamy cięcie do dalszej akcji. Sytuacja 1 versus 3. Czy Jofaniemu uda się wygrać to piękny pik? Timingowo dobrze został przeciwnik złapany. Spike wzięty, 10 sekund zostało, więc tutaj trzeba plantować. No praktycznie na raz do prawy zostajesz przeskanowany. Jedna, dwie kule więcej by cię trafiły i by cię nie było. Ale pięknie to, aż ktoś się wydarł. Pięknie to zagrałeś, pięknie wyklaczowałeś. No myślę, że to jest pierwszy klip, który dzisiaj zasługuje na dychę. Klip od I Miss My Duo, platynka 3, moi drodzy, jest. No, Gecko tutaj kogoś ostunował. No, piękny pik jest od razu overheal, fleszyk w side piknięcie. No, niestety stun od deadlock wleciał od tego trapa, ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby, no, ja bym to jakoś piknął, zmienił pozycję, coś innego zrobił i zresztą wykorzystujesz tę sytuację, nie uwagę przeciwników, którzy się skupili na ulti. Rejs po prostu perfekcyjnie. Wcelowujesz się w mida, żeby zgarnąć ostatniego fraga. No, smoke od twojego omena, można powiedzieć, że, no, krzywy to za mało powiedziane, ale spoko, zdarza się, prawda? No i jeszcze frag przez ścianę, naprawdę ładne fragi, ładne 4K z twojej strony. Moim zdaniem trochę szybciej bym gdzieś tam starał się pozycję zmienić, ale z drugiej strony Rejs użyła ulta, wykorzystałeś nieuwagę przeciwników. No tutaj myślę, że będzie dziewiątka. Klip od Gierka, Silverek, słuchajcie, widzimy jakiegoś setupa chyba, czy setupa, nie, no to jest atak, no ale być może jakaś fajna kamerka będzie. Co ty tą Mita widzisz tą kamerką, okej, okay, to mi się całkiem podoba. Coś tam mogłeś zauważyć, próbujesz trochę wyżej jeszcze postawić, żeby więcej było widać. Trochę przecież, no fajna kamerka, duży plus od razu za kamerkę. Że po prostu masz taką tutaj wyuczoną, bo to jest naprawdę dobra kamerka, żeby dać szybkie informacje dla swojej drużyny. Od razu, no małe problemy, ale udało się zgarnąć fraga. Ostatecznie, no wynik 3-9, więc tutaj trzeba skombekować, żeby myśleć o wygranej. Więc oczywiście trzymam kciuki za jakiś tutaj solidny comeback. No spotkanie trzeciego stopnia miała tutaj Neon's Fate. Ty na Fate na szczęście refragujesz, dajesz klateczkę, żeby wziąć sobie spike'a na spokojnie. Dobra decyzja, no dobrze, wykorzystujesz dziurę w klasce. No i jest 1 versus 2, 1 versus 1. To chyba będzie Ejsik. Oh my god, mega. Od samego początku chcę powiedzieć, że po prostu no, kamerka, klatka, no zagrałeś tak poprawnie, tak perfekcyjnie tym Cypherem, no dla mnie to jest dycha. Klip od Easy, Ironic 3, zobaczymy. No masz Judge'a i pikujesz na daleko z Judge'em. No to jest od razu minus, chcę powiedzieć, że jednak z Judge'em staramy się na blisko pikować. Na szczęście ktoś cię zaszedł na plecach.
bo jak pikowałeś sobie to okno z Judge'em, to byłoby ci ciężko, no ale próbujesz, próbujesz. No, coś tu, no masz jeszcze ścianę, masz tu na brak używania umiejętności. Straszny, no powinieneś sobie rzucić ścianę do site'u, żeby jakieś pozycje tutaj odgrodzić. Stuna teraz, na przykład jak typikujesz tę pozycję, tu stun mógł wlecieć. No brakuje mi strasznie używania umiejętności. Movementu też jakiegoś bardzo nie ma, no ale to jest niska ranga, więc na to aż tak bardzo bym uwagi tutaj nie zwracał. Tu mi brakuje używania umiejętności, masz dalej wszystkie umiejętności do dyspozycji. No nie udało się niestety, prawie 6K było. No mimo wszystko gratuluję, nie? No bo aimowo gdzieś tam się siadło. No ale umiejętności używaj. Używajcie tego Valorant, proszę was, używajcie tych umiejętności. No, dam 8. Secret Time, ranga Bronze 3, zobaczymy co nam tutaj zaprezentuje. No małe problemy są, no reloadzik musiał wlecieć. No trapa na plecach nie ma, umiejętności nieużyte. Tu mógłbyś sobie zagrać pod TPK, patrz, jak pikowałeś tę pozycję, mogłeś sobie tutaj dać TPK albo nawet tutaj piknąć, strzelasz, fragujesz albo nie i się tepasz. Tu daje coś, nie? No jakiś trap może pod swersy, pod wodę, coś takiego. No brakuje mi ponownie używania umiejętności, no i tutaj bym powiedział ponownie, używajcie tego Valorant. No są koniec końców dwa fragi. No aczkolwiek te umiejętności moim zdaniem, no po coś są w tym Valorancie, nie? No w końcu zgarnąłeś fraga, ale jest i 4K, no tutaj trzeba pochwalić, że 4K siadło. Koniec końców, sprawdzasz sobie pozycję, dobra, no i wiesz gdzie jest tak naprawdę Killjoy w tym momencie. No Spike leży, no pięknie wykorzystałeś to, że Kidży piknęła. Ejcik jest, duży minus za brak używania umiejętności, nawet to jest wiadomo też brązik. Aimowo gdzieś tam w końcu dawałeś radę, dam ci takie mocne 7 z ten klip. Klip od Jerzyku, ranga Silver, przewiniemy sobie już do samego początku rundy, trochę przyciszę klip, bo jest strasznie głośno. Okej, okay, ulcik, dojazd, dojazd, a no standardowo... Jerzyku! Jerzyku! Miałeś ulta, chłop awczył, a ty go nie zabiłeś! Musimy o tym porozmawiać! Zmarnowałeś ultę na typa, który awczył. Zdarza się. Jeszcze dostał reza ten typ. Dobra, trochę odratowałeś sytuację. Masz już ace'a, czy to będzie 6K? No to musi być 6K. Ja pierdolę, nie ma 6K. Nie ma 6K jeszcze. Ten pierwszy frag masakra. Nie ma 6K. Dobra, już co, dam ci 8 na pocieszenie po prostu. Od BIM XD, XD Ironic, ranga Ironic, ponownie mapa lotu, small chance, spoko, chociaż ja bym go może trochę rzucił głębiej, w sensie tak, żeby patrz, żeby on tutaj wybuchł, w tym miejscu, chociaż nie, wtedy by dało tą przestrzeń, to może tutaj lepszy byłby smoke. Ten spot. No nie wiem, jakoś mam takie, ale okej, okay, chłop awczył, więc masz pierwszego fraga, gratuluję, zawsze pierwszy darmowy frag, no po prostu wleciał. Teraz pytanie, czy ktoś będzie patrzeć plecy. No patrzą plecy, ale ty jesteś stanowczo lepszy, bo robisz ładne 3 fragi na tych przycinkach w plecach. Rejs totalnie nie wie, co się dzieje i jest ace. No pierwszy frag na awku, więc powiedzmy, że to jest 4K, a nie ace mimo wszystko. Kurde, no nawet okej, no aimowo fajnie wykorzystaj sytuację. Zgarnąłeś 3 fragi tam, dam ci po prostu 8. Klip od Tezu, ranga Goldzik 2, no i co nam Goldzik 2 w takim razie pokaże? Jestem bardzo tego ciekawy, oj trochę mi się głos tutaj załamał, bo nagrywam dzisiaj dużo rzeczy naraz po prostu i no nieważne, powinienem się może jakieś wody napić za chwilkę. Okej, okay, piękne dwa fragi od Tezu na ludziach, którzy pushowali mida, pięknie to wykorzystałeś. Teraz pytanie, czy uda ci się tą stage zgarnąć? Udało się reload na 11, ammo na 15, kiedy nie wiem, gdzie są przeciwnicy, bardzo ryzykowny był ten reload. No i klip się w tym momencie, chciałbym rzec, że kończy, ale się po prostu zaciął. Będę musiał zrestować Discorda, dajcie mi chwilę. Okej, okay, wracamy z klipem, już wszystko poprawnie działa, dostałeś kilka. No i pytanie, czy będzie kolejny frag, chciałbym, że no jest wynik 9-3, więc to jest już praktycznie wygrana. Klątwy, na szczęście przeciwnicy nie mają, bo wygrywacie tę rundę. Było ryzyko tej klątwy, ale nie ma. Jest ASIC, no ładne, ten minus za tego reloada, kiedy miałeś 11 na 15 ammo. Tam 9. I pod Benia, Silver 2, tutaj powiem coś śmiesznego, bo kot Julii nazywa się jakby oficjalnie w papierach nazywa się Silver. No ale mówi się na niego Benio, a ty masz nick Benia i masz rangę Silver. Czy to jest kot Julii właśnie gra? Nie wiem, może to kot Julii właśnie gra. No nieważne. 3 fragi, bardzo piękne 3 fragi z twojej strony. 4 fragi, o mój Boże. Dobra, to mi się bardzo, to mi się gigantycznie podoba to, co tutaj widzę. Uwaga, będzie jeszcze frag, no jest ostatni frag, no piękne fragi tutaj tak naprawdę wleciały w tym miejscu, no pięknie na nich piknąłeś, pięknie wykorzystałeś sytuację, no cudo, jeżeli o to chodzi, kurczę, szczerze, to jest silver, ładne były te fragi, dałbym dychę za te fragi, szczerze. Lost Boy, ranga Diamant 1,
Co prawda napisał, że w piku, no ale prosimy, żeby pisać obecne rangi, które macie. Bo w piku to ja miałem Immortala, a totalnie nie gram jak Immortal, wiecie o co chodzi obecnie, bo tego Immortala miałem parę lat temu, od tego czasu aż tak nie tryhardowałem tych rankedów, ale bardzo ładne zagranie Marszalem po prostu. To muszę pochwalić, nie? Że Marszalem, no pięknie, piękne zagranie. Dam ci dychę. I podtrzymuje się Franka Silver 2, operator na Cypherze po ataku, to już widzieliśmy w poprzednim odcinku, tę samą pozycję, operator, no powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego, że wygracie po ataku z Cypherem operatora. To jest coś ciekawego. Dwa fragi! Jednym strzałem! Dobra, nie, okej. Okay. Jakby technicznie, wiecie, technicznie rzecz biorąc, nie powinno się tak grać. Ale w twoich rękach to jest wybitne, więc ja się nie odzywam może lepiej. Dawaj Ace'a. Dawaj Ace'a dla mnie. Jest jejsik, dostajesz dychę. Papi, ranga goldzik 3. Zobaczymy, co nam szczeniaczek pokaże w takim razie. Okej, ja bym tutaj flasha rzucił na terenę, no ale udało ci się zgarnąć. Zobaczymy, kto będzie z używaniem umiejętności, bo wstępnie umiejętności nie widzę, żeby były korzystane, a były już sytuacje, gdzie mogłeś użyć. Chcę zwrócić tylko na to uwagę, że Gekko może podnosić wszystkie swoje umiejętności, nawet ulta. Więc brak używania umiejętności straszny. Na planta poleciał Wingman. Chociaż, okej, okay, jest fajnie. I teraz pod ulta fajnie, jakbyś zagrał. To byłby perfekcyjne, jakbyś pod ulta zagrał. No ale masz opierdziel za brak używania tych umiejętności. Tego Wingmana też mogłeś wziąć w sumie. Nie, było cięcie. Dobra, nie mogę stwierdzić, czy miałeś taką możliwość, więc załóżmy, że nie miałeś takiej możliwości po prostu, że byłoby to zbyt ryzykowne. Tutaj jak zobaczymy już kątem oka przeciwnika, warto skoczyć, może doleci. Bo wiadomo, że niszczy. Tutaj ryzykownie. Teraz używasz wszystkie umiejętności naraz. To nie trafiając z nimi za bardzo. No jest ten ejsik, nie? No ale tutaj, słuchaj, to używanie umiejętności totalnie do poprawy. Ejsik jest, więc dam 9. I pod Nedabiego, Silver, ponownie sunsetik. Mamy. Okej, czy będzie pierwszy frag? Jest i pierwszy naprawdę clean frag. Nie, no czy ty wyklaczujesz 1 versus 5? No ja bardzo bym chciał to zobaczyć, jak klaczujesz i wygrywasz sytuację 1 versus 5, problemy, ale się koniec końców udało. Leci healek dla siebie, dobra decyzja, mały taniec, ale frag wleciał. No i teraz pytanie, czy uda się? Nice. Jedyny minus jest taki, oj, coś poprzełączałem. Dobra, wszystko się nagrywa. Jedyny moment, wstałem tam gdzieś omen i źle powiedziałem, nieważne. Jedyny, tutaj patrz, nie? Na przykład tu nie miałeś, dobra, tu nie miałeś ammo. Okej, tu nie miałeś ammo, ale miałem wrażenie, że gdzieś szybko przyreloadowałeś. Nie, nieważne, wydawało mi się, że to jest tamten moment, ale już ammo nie miałeś. Wydawało mi się, że jeszcze masz, nieważne. Więc jednak nie mam zarzutów. No bardzo ładne wygranie 1 versus 5. No to jest coś, za co bym dał dychę, tylko chcę zobaczyć, co tutaj jest. Czy Omen postanowił sam zakończyć swój żywot? Po prostu dam ci 10. Pod Aliego, Silverek 1. Zobaczymy, co Ali pokaże. Leci tepek Joru za nisko, celownik jest trzymany, to już widzę, że to jest do poprawy. Bardzo mi się nie podoba, jak tak nisko celownik trzymacie. No, tu już trochę lepiej. Nie, tutaj crosshair placement. Okej, okay, dobra, uratowałeś sojusznika. Wow, 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 okej, okay. No i bardzo szybkie 4K. Minus, że strzelałeś z zooma. Nie musiałeś tu z zooma strzelać. Na zoomie się strzela wolniej niż bez zooma, pamiętajcie o tym, jest taki minus, dam ci 8. Tip od Energoskiego, ranga goldzik 1, sobie tutaj podchodzi, no i piękny lurk, kurde! Szczerze, ja bym tu poleciał w tą stage i w tego, nie skupiałbym się w ogóle na tym shieldzie teraz, jak oni w ogóle, tak bym raczej poleciał po te fragi, szczerze mówiąc, chociażbym drugiego zabrał, bo była naprawdę okazja, zanim weźmiemy tego shielda. No tutaj to już shield się przydał, ale go już mogłeś tam, no kurde, ogólnie ładny ace, ale no moja uwaga jest taka, że się skupiłeś na tym orbie i strzeć dalej, kiedy byłeś ogromnym zaskoczeniem na tym lurku. Przeciwnicy zanim się ogarną, że jest ten lurk, jest ta chwila, gdzie mogę zgarnąć 2, nawet 3 fragi. Więc to jest duży minus, dam ci 8 po prostu. Pod Capybary, Silver 1, Viper na splicie, to jest wbrew pozorom bardzo fajny pick, pod warunkiem, że mamy line-upy. Line-upa tutaj nie widzę, ponieważ... Powiem tak, grałem trochę Viper kiedyś na spicie, kiedy w ogóle, no bardzo dawno temu, ale z tego co kojarzę, to ścianę rzucamy sobie tutaj, odcinając tę część site'a, a tutaj rzucamy sobie orba i jest na to line-up sprzed B-maina i w tym momencie ten orb zasłania nam tutaj wszystko, całą górę, a ścianę mamy tutaj, więc zasłania nam te pozycje i możemy po prostu wejść w site, zaplantować, ustawić je tutaj, ustawić je w mainie, no więc tutaj, no...
No tutaj tym powiedziałbym, że no ta ściana niby... Właśnie patrz, ta ściana wcale tak Kevin, no dobrze nie zakrywa, nie? No bo patrz, zakrywa ci to wejście, ale jak ktoś będzie stać tutaj czy tutaj, no to już jest klapa, a ten orb właśnie blokuje tę pozycję. Warto, żebyś się nauczył tego line-upa, bo szczerze mówiąc, on może oddać i to bardzo, a wcale taki ciężki nie jest, nie? Więc taka uwaga, chociaż widzę, że ty będziesz chyba grać pod line-upy z tym orbem, czyżby? Okej, okay, mogę wybaczyć brak orba na heaven, jeżeli grasz pod line-upy. Jestem w stanie wybaczyć. Dobra, wybaczam. Wybaczam w takim razie. Bo jednak orb na spajka jest ważna, nie miałbyś jak go wziąć. Grzechy wybaczam. Chociaż w tym wypadku wydaje mi się, że double smoker byłby najlepszy. Szczerze mówiąc. Bo Viper może nie do końca dawać radę, jeżeli ty stawiasz orba pod line-upę. Ale bardzo ładny acik, bardzo ładne wykorzystanie line-upa. Więc dobra, są dwa sposoby, jak można zagrać. Albo pod line-upa z tym orbem, albo po prostu orb, żeby zająć pozycję, wiadomo. Tutaj wydaje mi się, że podwójny smoker by się bardziej pomógł. No nieważne, skupiamy się na twoim klipie. No ładnie zagrałeś pod te line-upy, ładny acik. Myślę, że dam ostatecznie jednak 10. I pod batera, platynka 2. O, jak głośno, przyciszymy sobie. O, jaki szocik piękny. Kolejny. Bardzo clean, ładne strzały. To trzeba naprawdę pochwalić. Najdzik super rzucony tak naprawdę. Oj, małe problemy, ale się udało. No i ostatniego fraga niestety nie ma, bo klip się kończy, ale bardzo czyste, ładne 4K. Szkoda, że nie ma ace'a. Gdyby to był, wiesz, clean ace'ik, to byłaby totalna dycha. Tutaj tej dychy nie będzie, dam 9. Keep out, I miss him, ranga iron 2. Operator na brimstone'ie. Coraz ciekawszych agentów widzę z operatorem. Nie no, jeśli umiecie, to wiadomo, nie? Chociaż... Ktoś do ciebie dzwoni teraz? Ktoś chyba do ciebie dzwoni, a ty grasz Valoranta. Dobra, ja to może przyciszę. No wiadomo, Valorant ważniejszy. Zaraz odbiorę, albo dzwonię zaraz. Dobra, jest 3K. Chłopcy, to niego zadzwonił jakiś ziomek lub mama może się zapytać, co na obiad, nie wiem. No nieważne. Dobra, skupiamy się na klipie, nie? Skupiamy się na klipie. Grasz Brimstone'em. Dobra, więc tak, mam pytanie. Mam pytanie. Grasz Brimstone'em. Spike leży tutaj. Twoje dwojeści nie mogą wejść w site. Smoka brakuje, smoka, Molly, Steam Beacona. No brakuje mi tutaj pomocy swojej drużynie w postaci smoków, czyli no rolą, którą mimo wszystko grasz. Więc to jest duży minus dla ciebie, że tak rozegrałeś tę rundę. Ej, się z operatora jest, to swój pierwszek napisałeś, więc spoko, gratuluję ogólnie. Ale grając z Brimstone'em jednak warto posmokować. Więc za ace'a dostajesz 8, 2 punkty na minus za brak pomocy drużynie, za brak smoku, za brak używania umiejętności. No i to na tyle klipów, czas wyłonić zwycięzcę. Słuchajcie, no i zwycięzcą jest Giełk, który... Bardzo mi się twoja kamerka podobała, twoja gra mi się podobała po prostu na tej rundzie pistoletowej. Moim zdaniem zagrałeś mega poprawnie i mega perfekcyjnie tym cypherem, więc gratuluję wygranej. No i pilnujcie Discorda, żeby się dowiedzieć, kiedy będziecie mogli następne klipy wysyłać.